Lata 20. Lata 30. Wrócą piosenką, sukni szelestem, błękitnym cieniem nad talią kart i śmiechem, który kwitował żart. Lata 20. Lata 30. Kiedyś dla wzruszeń będą pretekstem, zapachem dawno już zwiędłych bzów. No, dziś chcieliśmy uczcić ostatnie dni naszych trzeciogimnazjalistów. Ja akurat nie jestem absolwentką, ale towarzyszyłam koledze. Przygotowania zaczęły się już w lutym i już wtedy zaczęliśmy budować układy. Były małe przerwy, ale cały czas pracowaliśmy nad tym wszystkim. No, większość oczywiście klas trzecich, ale było dużo par dobieranych z drugiej gimnazjum, siódmej, nawet szóstej. Motyw przewodni mi się podoba cudownie. Bardzo, bardzo mi się podoba. Moje klimaty. A sam taniec, nie pamiętam nic z tego, emocje mnie zjadły, ale było cudownie. Zapamiętamy to na długo. Zapraszamy na
Absolwentów klas trzecich oraz ich rodziców bardzo chcę podziękować panu Damianowi Skorupińskiemu przede wszystkim za czas nam poświęcony, za cierpliwość i wyrozumiałość dla naszych umiejętności tanecznych, za wiarę w to, że damy radę tak pięknie zatańczyć, za tak cudowną i nietuzinkową scenografię. Dziękujemy za dostarczenie nam i naszym bliskim tak wielu pozytywnych przeżyć. Radość, która przemienia się w dziękuję, jest najlepszą wdzięcznością. Jeszcze raz dziękujemy. Bardzo dziękuję, bardzo się wzruszyłem. Serdeczne gratulacje i podziękowania za wytrwałość i konsekwencje w działaniu. Ja widziałam tutaj młodych dżentelmenów, naprawdę z zadatkami na dużych dżentelmenów. Oni po raz pierwszy pewnie doświadczyli takiego uroku trzymania kobiety, asekuracji kobiety z tyłu za plecami. Także wielkie, jako kobieta mogę tylko podziękować i pewnie każda z was, pań, mam, babć też docenia i jest pełna uznania dla takiego kunsztu tanecznego, jakim wasze dzieci zostały po raz pierwszy zarażone i mam nadzieję, że to nie będzie po raz ostatni. Gratulacje panie Damianie, moje serdeczne.